Cześć wszystkim, Papa z Pizzeria Trójka. Mamy dzień 21, w którym przychodzi James. Mamy rank 15. Jak już ktoś zdążył przeczytać sobie z listy zamówień, która jest naszym save'em w pizzerii. I teraz tak. Mamy za zadanie ułożyć te oliwki w ten sposób jakoś. I jeszcze cztery kiełbaski mają być tak. I to się robi, ma być 15 sekund. 15 sekund, tu 30 sekund. Ok, szybko się robi pizza. Mary. Ta już się zrobiła. No to właśnie to zamówienie Mary będzie tu brązowe. Jak tam James? I się udała pizza 100%. Jest. Jest 100% pizza. Warto takie robić pizze, bo wtedy są największe wypłaty, jakie mogą być, nie? Chociaż chyba pieniędzy zawsze dają tyle samo. Ale przynajmniej z jego satysfakcja z tego, że zrobiliśmy dobrą pizzę, z której klient będzie zadowolony, nie? No już się kolejka zrobiła. O, już się pizza też zrobiła, trochę spaliła. Rita. Ona często przychodzi, mimo że już złoto ma. I jakbym tutaj ładnie zrobił pizzę, nie przepalając jej, to bym miał drugą pizzę perfekcyjną. Mitch. A tutaj też niedogrzana i niedokładnie pokrojona. Aha, ta pizza się spaliła. Jest Kingsley, nie widzę go. Czyli trzeba ją po prostu wydać, jaka jest. 100% zaczekanie się utrzymuje jak na razie. On się spaliło. I czekanie już nie wyszło i nie wyszło na 50% za podgrzewanie pizzy. No to akurat wyszło. Ale nie wyszło 100% za to podgrzewanie. Chuck ma brązowy i teraz zbiera na srebrny. A ten tutaj koper zbiera na złoty. Team ma srebrny z tego dnia. A, już nie ma żadnej pizzy. Dobra, to zaraz będziemy robić. Sue. Zacząłbym od Coopera, bo ma szybką pizzę. A nie, to już jest dziesiątka. Myślałem, że jeszcze ktoś po Sue przyjdzie, a Sue jest ostatnia. Ok, to szybko to wkładamy do pieca. Najpierw robię te pizze, które mają być w 5 sekund. Może jeszcze się uda zrobić 100% pizzę. Teraz się zrobi. Teraz rybki. Ok.
Szybko wydaj to. Ja podgrzę, ale nie wyszło. Nie wyszło. Teraz dziesiątka. Się trochę przegrzało. No i teraz mamy cztery pizze, które będziemy wszystkie po kolei wkładać do pieca. Srebrny medal. Czyli pierwsza piątka. A to był Greg. Teraz Wally. W sumie zrobiłem teraz moją starą taktykę na te rybki. Ale ona też działała. Teraz Chuck. Okej. Trochę trzeba było poprawić, bo było... Było niebezpiecznie, a to 100% za topping. Mogło się okazać, że jakbym nie przestawił tego salami, no to bym mógł 100% nie zdobyć. Okej, teraz tak. Ta pizza ma być 15, to ma być 15, a to mają być 30. Czyli ta w sumie, chociaż ma być 5, no to będzie przynajmniej 9. Szybko tą myszką kroję tę pizzę. A już się skończyło. No, tutaj też się skończyło, więc w ten sposób nie można robić pizz. To już wiemy, że jak zrobiłem w ten sposób, to tylko straciłem. Więc dawno nie straciliśmy punktów za topping. A tutaj już wyszło 100% za topping. Tutaj ok, nie wyszło, ale tu wyszło. No i Greg, który trochę czekał. A jest zadowolony. Nie bardzo dużo tych punktów zawierają za takie lekkie przegrzanie się pizzy. O, i to jest na pewno 100% zagrzanie. Nie? No tak. No jeżeli będzie dokładnie w tym miejscu, co jest wskaźnik i ser zmieni swój odcień, no to będzie 100%. A jak będzie inaczej, to 100% nie będzie. 99% za ten topping się udało, 91% za cały dzień. I czy wbiliśmy rank 16? Oczywiście, że tak. Pepperoni Lover. I mamy 80 dolców do zdobycia, więc pewnie zdobędziemy ten dzień, ten rank, ale po dwóch dniach. Więc do zobaczenia. Cześć.